Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się we wtorek 18 czerwca, przyniosło przełom Wiktorii Ostrzeszów. Po 3 latach w końcu udało się wybrać prezesa klubu. Został nim Marcin Ambroziak, który nie miał kontrkandydatów. Przypomnijmy, że przez ostatnie 3 lata klubem zarządzało 3 wiceprezesów: Tomasz Szmiński, Marcin Obsadny i Andrzej Sikora. Decyzja odnośnie kandydowania była podjęta już jakiś miesiąc temu, natomiast do końca nie było ostatecznej decyzji co do tego, bo nie wiedziałem, ile też kandydatów będzie chętnych do objęcia władzy. Nie było sensu robić wielkiej burzy w szklance wody. Chciałem zobaczyć, jak to wszystko się potoczy, ale mam nadzieję, że przez ten kredyt zaufania na najbliższe 2 lata z zarządem damy radę zrobić dobre rzeczy dla tego klubu. Jakie plany na najbliższe miesiące ma nowy prezes? Jeżeli klub utrzyma się, daj Boże, będziemy mieli sytuację, w której będziemy budować go praktycznie od zera na nowo. Nie wiadomo, czy zawodnicy będą chcieli zostać w lidze okręgowej, będą chcieli może odchodzić do innych zespołów. Natomiast jeśli utrzymamy się w 5. lidze, to mam nadzieję, że uda się ściągnąć przynajmniej 2, 3, 4 osoby, które będą w stanie być liderami w każdej formacji. Już w tej chwili nawet rozmowy są prowadzone z 2 osobami, które są mocno zainteresowane powrotem. A kolejne osoby nowe, to już jest kwestia całego zarządu. Będziemy o tym dyskutować na najbliższym posiedzeniu w tym tygodniu, mam nadzieję jeszcze, żeby to jak najszybciej załatwić przed okresem wakacyjnym. Osoby związane z Wiktorią nie kryją radości, że w klubie w końcu doszło do zmian. Mamy nowego prezesa, który jest naprawdę świeżą osobą tutaj akurat w tym naszym środowisku, bo tak de facto cały czas ten zarząd kręcił się gdzieś tam wśród tych samych osób. Jest 6 osób, są osoby, które były w poprzednim zarządzie, myślę tutaj o Andrzeju Sikorze, ale myślę, że to dobrze, że akurat jest takie trochę jak gdyby przemieszanie tego zarządu, są nowe osoby, jest spoiwo ze starym zarządem, także myślę, że będzie okej. No i tak jak słusznie zauważyłaś, mamy prezesa przede wszystkim. No na pewno stanowisko prezesa uspokoi troszeczkę całą działalność zarządu i mam nadzieję, że też weszli do zarządu ludzie, co pracują w klubie na bieżąco, a to się liczy, i zrobimy wszystko, żeby ten klub istniał, i na pewno są pewne prognostyki już w tej chwili, że klub wraca z powrotem na swoje tory, a sobota będzie też decydującym takim dniem o pozostaniu w 5. lidze, bo na pewno nam to na tym zależy. Na wtorkowym zebraniu obsadzono również pozostałe stanowiska w zarządzie. Wiceprezesami zostali Michał Raczyński, Rafał Mielczarek i Andrzej Sikora. Ten ostatni otrzymał również miano prezesa honorowego. Funkcję członków zarządu piastować będą Marcin Kasperczyk oraz Tadeusz Szatkowski. W skład komisji rewizyjnej weszli z kolei Tomasz Szmiński, Marcin Obsadny i Tadeusz Kucharski. Zawsze postaram się pomóc temu klubowi, używając swoich kontaktów. Co będę pomocny dla tego klubu, to zawsze użyczę. Przede wszystkim będę chciał tutaj wziąć i jakichś nowych też zawodników przyciągnąć tutaj i pomóc Marcinowi Ambroziakowi, nowemu prezesowi Wiktorii. No i może przyprowadzić to, jak będzie jakiś dany mecz, jakąś tutaj osobę, personę ze Śląska, czy z Lecha, czy z Widzewa, może odwiedzić nasz stadion. No i będę też chciał poszukać jakichś sponsorów dla tego klubu. Kadencja nowego zarządu potrwa 2 lata.